Patrzę na YouTube'a, widzę, Polska oszalała przez akcję zainicjowaną przez pana Solara, bo już 1000 utworów w milionach wyświetleń dał 3 miliony złotych na walkę z tym cholerstwem. Nie ma co się dziwić, każdy chce pomagać, wszyscy bez opamiętania będą wszystko z siebie dawać, gdyż ludzie z natury są zwykle dobrzy, to empatia rozrasta się bardziej niż COVID. Ja się także wtrącę, dodam coś od siebie, choć nie jestem żadną gwiazdą, czy też topowym raperem. Nie wydałem płyty jak mój poprzednik, mimo wszystko nie chcę zostać w tej inicjatywie wierny. Koronawirus, sprawa bardzo poważna, ogłosili epidemię, panika się wciąż rozrasta. Ten strach, który wcale nie maleje, jest ciągle podsycany przez dezinformacji przelew. Jak przełęcz, która wydaje się straszna, jakby nie do przejścia, choć to jest tylko nasza farsa. Więc spokojnie, pozwól na głęboki oddech i nie dopuść, by decydowały emocje. Skończyłem, stale gryzie mnie coś jeszcze. Medycy potępiani przez społeczeństwa resztę. To wstyd, jak bardzo zmienne są nastroje. Wczoraj biliśmy im brawa, dziś dostają jak za swoje. Za swoje, a przecież nie zrobili nic, co by zasługiwało na ciągłe kopanie ich żyć. Ciągłe wypraszanie, jak bezdomnego ze sklepu. Nie chcę uczestniczyć w tym pomylenia kręgu. Więc prędko ogarnij swoje sumienie. Lekarz to też człowiek, zasługuje na zrozumienie. I jeśli chcesz dołączyć do tej akcji, się pomaga.pl. Nie żałuj tam swojej kasy. No, to było nawet trudniejsze niż myślałem. Serdecznie dziękuję za nominację FST. By podtrzymać akcję, ja nominuję Adę Sobą Sobolewską, Boga Rafała, Szatana Sławka oraz Kiowa. The last nomination. I would like to nominate Nice Peter and Epic Lloyd. Guys, this is a great challenge. I think you will have fun.